Co prawda Nissan 370Z to już inny sportowy samochód ze stajni Nissana, to tak samo jak i S13 niedługo będzie coraz ciężej dostępny. Widzicie teraz na ekranie na przykład sztukę, która ledwo wydzwoniła. To ewidentnie jest bez dramatu, jeszcze coś z tego będzie. Są do sprawdzenia też wiele tańsze auta. Tu widzicie na przykład Yarisa, który do połowy się wpasował w jakieś większe auto. Informacji po samym winie możecie naprawdę zaciągnąć całkiem sporo. Car Vertical tą bazę ma olbrzymią. Czy było taryfą, czy przebieg nie jest skręcony, czy gdzieś go ktoś kiedyś na przykład nie ukradł. Jak chcecie sprawdzić sobie auto, które Was interesuje, to opłata jest naprawdę niewielka. Pierwszy link w opisie. Możecie zaoszczędzić sporo drogi, czasu, pieniędzy i nerwów, żeby nie oglądać fury na drugim końcu Polski, jeśli na przykład ma, nie wiem, dwa razy cofnięty przebieg. Sprawdźcie sobie sami, ale to po odcinku. Lecimy dalej. Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w materiale, na który bardzo wielu z Was czekało. Będzie to materiał, który będzie poświęcony Nissanowi S13, projektowi, który będzie dużo bardziej budżetowy niż Nissan S13 The Nuke. A jak już właśnie przy S13 jesteśmy, to powiem Wam, że S13 opanowały mój dom, moje życie. I już, uciekaj, idź, chodź, rzucę ci coś. Opanowały moją chatę, mój dom, moje życie. Zobaczcie, na plerach Nissan S13 The Nuke. Jakby tego było mało, to zobaczcie to. Dostałem fan art i to jest narysowane kredkami, ołówkami i tak dalej. Ja z Czarnobyla plus właśnie Nissan. I to było narysowane, żeby wam nie skłamać, ze 3 dni po premierze samochodu, więc ktoś naprawdę przywdział mega dobre tempo. A oprócz tego dzisiaj spóźniony prezent na urodziny od Przemusia, który stoi za kamerą, moi kochani. Czyli znak drogowy, który normalnie jak wybuduje swoją wymarzoną chatę z wielkim podjazdem, to wstawię sobie ten znak drogowy na 4-metrowym słupie i powieszę przed chatą. Illegal Night, uwaga, drift i Nissan S13. Mega fajny gifcik. No jak już przy S13 jesteśmy, a na tym kanale to się chyba nie da nie być przy S13, bo tak jak mówię, one są wszechobecne, to przywdziewam bluzę Illegala. Wybaczcie mi za bajzel, ale tak naprawdę ostatnimi czasy nagrywamy praktycznie codziennie i nie mamy czasu ani jednego dnia, żeby posprzątać. Bierzemy RS6 i jedziemy. W tym materiale będziecie mieli już finalny look tego bardziej budżetowego Nissana S13, ale będziecie mieli również to, na czym wielu z Was zależy, a mianowicie, moi kochani, kosztorys realizacji całej budowy białego Nissana S13-200SX. Pełna kontrola i pełna przyczepność, podwajam tempo. To najlepszy sort, wszystko we wzory jak Louis Vuitton. My robimy to, cały klub skacze, dla nas to sport. A jak już jesteśmy tu, gdzie należy, to znajdujemy się u zamiara, czyli w miejscu, gdzie Nissanek powstawał i w miejscu, gdzie spędzimy najbliższe parę godzinek, ze względu na to, że jest jeszcze parę pierdół do zrobienia. I S13, mówiłem Wam, że przejmują moje życie. Normalnie patrzcie. Jakbym miał na plecach S13 mało, jakby tam stało S13 mało, to tu... To i kolejne S13. No taki troszeczkę bardziej klasyczny look bym powiedział, tylko po szeszki tutaj ma zrobione. Też ma wycięte nadkole, ale delikatnie. Nie chcę otwierać, bo nie wiem czy ja to fura. W każdym razie no te samochody są kurde ponadczasowe i jeszcze fajna furka tutaj stoi. To jest BRZ-cik, którego może za moment otworzę machę. Zapytam zamiara, czy mogę otworzyć machę. W każdym razie to jest fura od Wrap Collabo. Jednego z gości, który jest właścicielem Wrap Collabo. I Kuba Beltrani wsadził tam dwa JZ-a do tego BRZ-a. A jak wszyscy wiemy, tygryski lubią wkurwa JZ-a. Więc czekajcie sekundkę tu i zapytam zamiara, czy mogę wam otworzyć i pokazać, jak wygląda podmach. Wróciłem, z pozwoleniem. Jest i on! Projektant, inżynier. Cześć, witam. Człowiek odpowiedzialny za sukces tego projektu. Sukces to się ukaże dopiero, ale pójdźmy dobrym miejscu. Chodźcie, JZ-cik wlatuje. Jakie to auto jest zglebione. On jest na powietrzu? Na powietrzu, no. Okej, okay. Sieć ciężko. Klikniemy sobie tu. Jest JZ. No, Kubuś, muszę ci powiedzieć, że nie jest taki piękny jak w stanie. Kubuś, do ciebie się zwracam. W każdym razie, ile on tu ma? No, 500 było teraz, ale nie dokończyliśmy jeszcze, bo coś tam były troszeczkę jaja z paliwem. Rzuciłem mu nowego Turbo Smarta regulator, no i będziemy coś tam walczyć dalej, nie? No i gitara, to jest kute? W części jest kute, nie? Jest korba z Manleya, no i reszta, i tłoki są z GT. Dobra fura. A teraz chodźmy do zajebistej fury, czyli do białej niski. Widać, że mamy jesień, cały podjazd, prawda, w liściach. Ja to zaraz ogarnę zamiarkowi, wezmę grabie i zrobię tu porządek. O! Jeszcze jedno. Pamiętam, widziałem to ostatnio i chciałem wam pokazać. Oryginalne Wolki. Oryginalne Wolki. I spasik taki, że aż widać na oponie, że jest glebunia. Ale oryginalne Wolki. Bardzo ładne felgi. Jedne z najbardziej podobających mi się felg w ogóle, jakie kiedykolwiek postawy. Zapraszamy.
jest akredytacja. Od razu widać, że to jest porządny warsztat, a nie jakieś podrabiańce. To musi być strasznie. Siemano! Poglądam sobie od spodu i pokażę wam od spodu. Moi kochani, w ogóle w tym materiale zobaczycie samochód już finalnie skończony. Teraz jest etap dokończania rzeczy mechanicznych i tam jeszcze paru pierdółek. Później w tym materiale zobaczycie hamownię. Na sam koniec okleimy ten samochód, a na sam koniec jeszcze ten samochód poupalamy. No i zrobimy całkowite podsumowanie kosztów i całkowite podsumowanie tego, co zostało tutaj wsadzone. Natomiast na chwilę obecną samochód jest po prostu biały. Zaraz zobaczycie, jak będzie wyglądał sobie dalej. No i ma już założone docelowe felgi, ma zrobiony cały układ hamulcowy. Jest gotowy cały silnik, jest wyskładane wnętrze, czy jeszcze nie jest? Zostawiliśmy fotelik. Foteliki, o, fotelik jest tu. Taki fotelik ląduje w tej S13. To jest bardzo podobny fotelik jak ten, który mam w Newku. Dlatego, że jest to fotelik taki zdecydowanie bardziej uliczny. Nie jest zabudowany, nie ma tutaj uszu. Nie jest bardzo wysoki z boku, więc nie ma takiego gigantycznego trzymania. Ale za to komfortowo się z niego wysiada. O ile można powiedzieć, że się komfortowo wysiada, ale da się wysiadać na ulicy, a nie zapinasz się w tym i po prostu jedziesz jak kierowca rajdowy. Chodźcie pod spód S-y. Pokażę wam, bo na przykład jak jest tak wysoko, to bardzo fajnie wygląda to, co wam pokazywałem już w poprzednim materiale, a mianowicie całe zawieszenie od nowa jest wsadzone. Są nowe wahacze, nowe zwrotnice, nowe amortyzatory. Jeżeli chodzi o te elementy, to są one żółte już z fabryki i to jest FAT. Natomiast jeżeli chodzi o amortyzatory, to jest to ISC. Pozdrawiam cię, Klemens, bardzo serdecznie, od którego kupiłem to zawieszenie. Z przodu są standardowe hamulce bodajże od Nissana S14, tak? To nie są od 13. Są od 14 i zobaczcie, jaki mamy skręt. To nie jest jeszcze w ogóle na maksa puszczony skręt. Można by jeszcze troszeczkę bardziej go podkręcić. W każdym razie już praktycznie można jechać bokiem, bokiem. No jest skręt bardzo podobny w ogóle w Nissanie jak w Newku. Ze względu na to, że to chyba jest ta sama długość wahacza. I działa to. Tak jak należy, ale jak działa, jeżeli chodzi o jazdę pod obciążeniem i jeżeli chodzi o jazdę rzeczywiście w poślizgu, no to tak jak mówię, zobaczycie w tym materiale. Jeżeli chodzi o spód, no to samochód jest zaskakująco zdrowy, nie jest tutaj nigdzie pognity. Jak to jest 13, to tutaj standardowo można było zrobić tak i pogilgotać kogoś po girach, na przykład w środku, ze względu na to, że te samochody są po prostu japońskie, mają bardzo cienką blachę, no to to po prostu wszystko gniło i było do wywalenia. Tutaj jest zrobiona pełna konserwacja od podwozia, nie przeze mnie, lecz przez poprzedniego właściciela, więc naprawdę ten samochód jest po prostu zdrowy, nigdzie się tutaj nie usypuje, a gdyby się gdzieś usypywał, no to byśmy to po prostu poprawili. Jeżeli chodzi o dół, to skrzynia jest wsadzona standardowa z Nissana S14, pięciobiegowy manual, nie wsadzaliśmy tutaj żadnego DCT ani nic z tych rzeczy. No i bardzo fajna rzecz jest zrobiona również z tylnymi hamulcami, o tym opowiem wam w dalszej części materiału. W każdym razie mamy na seryjnej zwrotnicy dwa zaciski hamulcowe z tyłu, osobny układ pod hydro. No i moi kochani, tak się to prezentuje od spodu. Mówiłem, że ogarnę. Dzwonimy do Damianka z Criminals Detailing. Jednak nie dzwonimy. Jednak dzwonimy. To Damian z Criminals Detailing. Bardzo serdecznie polecam i pozdrawiam. Damianku! Mam podchwytliwe pytanie. Słucham. 8 razy 7. To jest najgorsze. Przywiozę ci dziś Nissanka S13 na oklejanie. To dobrze. To super. No i gituba. Będzie co robić. Będzie co robić, no. Tylko to mycie w fontanie i chyba popołki. Dobra. Dobra, to się widzimy. Nara. Okay. Jakbyście chcieli powłoczkę, albo mycie, albo na sprzątanie, to zapraszam tutaj do chłopaków. Moi sąsiedzi bardzo serdecznie ich polecam, są super. No. Jak chcecie okleić furę, to zrobią to z miłą chęcią, jak widać.
stołeczek, stołeczuń, stołeczny. Idzie na lewy, przekazuje. Dobrze. Dobre ręce. I jeszcze pasy kupione w Rally Shopie, czyli tam, gdzie zbroiłem S13 Nuka. I pasy dostępne niestety były tylko czerwone albo niebieskie, w ogóle mi to nie pasowało. Chciałem bardzo czarne pasy, więc jedyne pasy, jakie były czarne, to Sabelta, ale to renomowana firma, podobno jak Sparko, a podobno niektórzy twierdzą, że lepsze niż Sparko. Więc będą czarne pasy do czarnych foteli i do czarnego wnętrza. Musi być bardzo estetycznie w środku, bo jak jest nieestetycznie w środku, jestem smutny. Siadłem we wpasowany fotel i jest idealnie na odległość. Kierownica Sparko, Alcantarka, skórka również na desce rozdzielczej, też Alcantarka. Zrezygnowaliśmy z tych przeciwsłoneczników ze względu na to, że jest tutaj klatka i nie chowałyby się do końca, wyglądałoby to paskudnie, więc mimo że mamy je również oprzyte w Alcantarze, to ich nie wrzuciliśmy. No i naprawdę siedzi tutaj mega dobrze, hydro, fajnie działa, naprawdę sztywno. Praktycznie jak w tamtej jest 13, jak w Niuku. No kiera naprawdę fajnie tutaj to siedzi w łapach. Zobaczcie, na jakiej ja glebie siedzę. Tu jeszcze jest nieskończone. No siedzę praktycznie, jestem przykręcony tylko i wyłącznie do podłogi. Nie ma żadnej zwyżki ani nic z tych rzeczy. Mam bardzo dużo jeszcze miejsca nad głową. Kurde, na 6 paluchów, nie 5 paluchów. Nie 6, 5. Pomyliło mi się, że ludzie mają 6 palców. Gdzie są tablice do tego? Będzie to miało tablicę czy nie? Będzie miało, ale nie wiem gdzie są. Co będzie miało? Tablice rejestracyjne. Jak, co to jest tablica? Niuk też jest uliczny, a nie ma tablicy. Nie no, są tablice normalnie tutaj, gościu. Wszystko. A pilot znalazłeś? Nie patrzyłem, ale gdzieś na pewno jest. OC, AC, przegląd, tablice rejestracyjne, wszystko jest. O co nie zapytasz, to jest. Pilot do zamka centralnego też się znajdzie. I będzie. Z pilota. Jak? S13 2021. Jaka mała rurka wydechowa w porównaniu... To nie jest rura wydechowa. To jest fifka wydechowa w porównaniu do S13, gdzie można wsadzić w dwie ręce i klasnąć. To tutaj nawet jednej nie wsadzę. Chyba przełożę, bo mam jeszcze jeden taki wydech, jak jest w S13 Niuk. Wtedy wstawię tu i normalnie będę miał japoński styl. Zapalanko. Chodzi jak SR20. 4 cylindry, 2 litry, turbo. Nie no, fajnie, tak brzmi basowo nawet. Mega fajnie brzmi jak na takie autko dwulitrowe. W porównaniu do innych samochodów, które mają pełną klatkę, albo naskarową klatkę jeszcze gorzej, i mają pełne kubły, jak na przykład w E63, no to tu to jest jak w raju. Zapakowaliśmy furkę na lawetę, no zresztą pewnie zauważyliście. No i teraz ciśniemy na hamownię do miejsca, w którym składałem Subaru STI'a niebieskiego, czyli jakieś 10 km stąd. Na miejsce przyjeżdża Newton, czyli gość, który stroił S13 Newka z Warszawy. A jako, że po prostu bardzo kocham Newtona i to w jaki sposób on stroi samochody, no i myślę, że zrobi to na kota. O tym, w co celujemy i tak dalej, dowiecie się już na miejscu. Jest i on. Newtuś specjalnie z Warszawy. Specjalnie, trochę przy okazji, ale... Nieprawda. Ja wiem, że specjalnie. No i komedii ciąg dalszy, czyli skoro wrzuciliśmy, to teraz trzeba zrzucić, czyli jakaś godzinkę, półtorej i jest. Jak tam? Dobrze, wyspany jestem. Będziesz strzelać? Coś tam będzie, ale tu nie można poszaleć na SR. SR nie lubi strzelania? Y. Nasz polubi. Newton, zrobimy tu 350. A ja bym chciał moim widzom powiedzieć, bo ja jak ja się dowiedziałem, to mnie wyjebało z papci. Ile jest w stanie łyknąć zakuty SR20? Dwulitrowy, czterocylindrowy motor. W Australii robią ponad 1000 koni, a na CNC blokach to i porwa 1000 koni.
dwulitrowy SR czterocylindrowy, czajcie to, 1000 na przykład 100 koni, nie? I mówisz, że mam dwulitrówkę, 1000 100 koni. To lepiej jak w Lancerze Evo. 2 litry i 1000 koni to jakiś żaden wyczyn. A u was w CK stoi jakiś, co ma 7 pak, tak? Na SR tak, jest 700 koni. No tylko kujesz SR-a i te Y-ki to jest problem, tak? Tak, z Y-kami jest problem, no. To jest klawiatura, to jest kwestia odcinki i podtrzymań i tak dalej. Zupełnie inaczej się to robi niż w innych samochodach. Ale tak poza tym to ten motor przyjmuje, więc już nie jest cylindrowy, dwulitrowy silnik, 1000 koni. Czyli ludzie tak jakby, wiesz, wychwalają Lancery Evo, 1000 koni, 600 bez kucia, 2 litry Lancer Evo, a Nissan już w latach 80. wypuścił dwulitrowego SR-a, który łyka 7 pak na zakuciu, tak? Dokładnie. A tu sobie łyka, słyszałem, że i 4,5 paki idzie zrobić 400, bez kucia, nie? 400 koni bez kucia. 400 koni bez kucia, no i sobie bliższe. Ty, no ale hondowskie z Polosu. Dobra. Próbuję 400 bez kucia. Dobra. Hondowskie, czekaj, dam ci czapkę z Daszkiem. Ale nie było turbo i przyjmuję 400. Nie no, żebyśmy się też zrozumieli z wami. Ja lubię Hondy. W sensie nie mam nic przeciwko. Jedyne co mi się nie podoba w Hondach. Hondziarze. Nie, że to jest ośka. Tak. To jest jedyne co mi się nie podoba. Ale K20 i K24. To są chyba takie motory. Wolnoscące, kręcą się wysoko. Jedynie ten napęd. Tak to lubię was, hondziarze. Jesteście w Polsce. To jest obowiązkowa rzecz przy strojeniu fury. Nie można na głodnego. Wtedy nie idzie. I nie strzela. Ale zajebiste. Jutek, chodź, jak nie będziesz głodny, to będzie lepiej jechać. To jest ten kebab. Zapraszam. Wiecie, że jak to zjemy wszystko, to będzie zalać. Pizzy i szarlotki nigdy nie odmawiam. Jeszcze 90 kuni na ilu do ładowania? Na 0,9 bara. 0,9 bara w 2 litrach. Na bryczce ta auto jeździ na chyba 0,7. Lecimy tak, po jeepu paki. A czemu ty masz lawetę? Nie chciałam się przyczepić zapytać. No i zajebiście. To jest ten gość od... Znowu to f***owe mycie. Z uwagi na to, że przyszedł czas na strojenie procedurki, zawsze byłem ciekaw, czy wydech rozpuści butelkę. W związku z tym, że się nie chcę utrzymać butelka za wydechem, poszedłem po narzędzie niezbędne w każdym warsztacie samochodowym, na każdej hamowni, w każdym miejscu na ziemi, a mianowicie taśma klejąca. Teraz to tutaj przywdzieję, przykleję i zobaczymy, czy będzie działać. Dobra. Można stroić procedurę. Sprzęgło nam nie do końca daje radę, ale 370 koni mamy. Jak tylko z dołu łupnę więcej niuta, to niestety się podślizguje. Więc mamy sprzęgło do wymiany, ale chyba cel osiągnęliśmy. Miało być 350, jest... 370,9, czyli 371 i 472 niuta? No tu pytarda. Trzeba wymienić sprzęgło, żeby można było kopać.
Skoro hamownia zaliczona, to zajmijmy się aspektem wizualnym tak zwanej nyski. Główny etap to okleina. Postanowiłem nie zmieniać koloru, znaczy no nie zmieniać, tak nie zmieniać, a trochę jednak zmieniać, bo barwy nie zmieniam, ale zmieniam go w perłę. Widzicie teraz na przebitce, jak wyglądała w zwykłej bieli, a ile perły jest w nowej folii. To dokładnie ta sama folia, która była na Yarisie podczas malowania go markerem. Szyby dla kontrastu bieli lecą po prostu w przyciemnienie. Frontowa minimalnie również będzie przyciemniona, głównie żeby dodać taki efekt lustra. Teraz po prostu będzie odbijać niebo i drzewa znacznie bardziej niż przed dołożeniem folii. Wizualnie trzeba było również zadbać o środek i o ile fotele i deska są nowe, no to podłoga w bagażniku i w miejscu, gdzie seryjnie była tylna kanapa, ma około 30 lat i stawiam, że nikt nigdy tam nie sprzątał. W związku z tym trochę chemii, masa upierdliwej roboty i środek umyty. Auto stawiamy na felgach, na których kupiłem, ponieważ nowe, złote felgi zdecydowałem się, że będą czarne. Pojechały do lakierowania. Polerka lamp, wygładzenie wybrzuszeń na body, umycie komory silnika to również robota chłopaków z detailingu. I tutaj powiem wam coś szczerze, tak po prostu od siebie. Nikt mi za to nie zapłacił, a ba, nawet płacę normalną stawkę za robotę przy S13, a do tego chłopaki w sumie dopiero z tego filmu w tym momencie, który teraz oglądacie, dowiedzą się, że chcę ich zareklamować. Criminals Detailing, zapiszcie sobie to uważnie. I kurde, zaryzykowałbym stwierdzenie, że dałbym sobie rękę uciąć, że będziecie zadowoleni z ich roboty. Oklejenie, żeby zmienić kolor, folią robią, folie ochronne PPF, powłoki ceramiczne, pranie, renowacja środka samochodu, zwykłe mycia, detailing samochodowy. Naprawdę, robią wszystkie moje auta od w sumie paru miesięcy i sprawdziłem już na 10. stronę, zanim wam o nich mówię. Swoją drogą to oni kupili ode mnie pomalowanego GR Yarisa i stał się on ich wizytówką firmową, więc zawsze można go u nich na żywo zobaczyć. Na hasło, że jesteście obudy, przewidują pewnie jakieś tam zniżkę. No na pewno wam dadzą jakąś zniżkę. Zima idzie, powłoka ceramiczna albo PPF na zniżce jak znalazł. No i to tak w ramach tego, że uważam, że po prostu to firma i chłopaki są z zajawką. To wszystko jest naprawdę godne polecenia i zauważcie, że ja nigdy do tej pory nie reklamowałem wam żadnego detailingu na tym kanale. Mija kilka dni, wszystko gotowe, również parę bolączek mechanicznych, które wyszły po hamowni, zostało naprawionych. Pozostaje nam przykleić ostatnie wlepy. Czwartek, 11 listopada, godzina 10:30. Lista płat zrobiona, pakujemy na lawetę i lecimy na tor. Do pełna. Proszę bardzo, odkręcamy koreczek. Profesjonalna robota. Bierzemy sobie 9.8, co by wiedzieli, że nas stać. Wiecie co? Zwykle nie chwalę się drogimi wycieczkami, takimi jak wiecie, Dubaj, Afryka i tak dalej. Ale dzisiejsza wycieczka jest w pyte droga, bo znajdujemy się na stacji benzynowej. No i jesteśmy, czyli Tuczępy Industries. Miejsce kultu, miejsce, w którym narodziły się legendy polskiego driftu. Swoją drogą miejsce, no nie, ja nie jestem tą legendą, ale to jest miejsce, w którym ja pierwszy raz w życiu driftowałem. To tutaj zaczęło się od zera do driftera. Zrzucamy eskę, jest już godzina 14, czasu mamy naprawdę bardzo niewiele, bo o 16 zaczyna się robić ciemno. No i lecimy z tą częścią materiału, na którą wszyscy najbardziej czekaliście, czyli przede wszystkim upalanko, a na sam koniec filmu podsumowanie kosztów budowy tego oto Nissana. 1000 razy dostawałem info, że bardzo byście chcieli zobaczyć, ile wyszło, jak wyszło, za co wyszło, ile co kosztuje. No i tak też w tym odcinku będzie. No i moi kochani, tu i teraz koniec projektu, budżetowego projektu Nissana S13, który powstał tylko i wyłącznie dlatego, że na żadnym portalu aukcyjnym nie było do zakupu Nissana S13. Wtedy budował się już Nuke, wtedy budował się już ten mój główny projekt Nissana S13, ale wszedłem właśnie na dwa główne portale aukcyjne i zobaczyłem, że nie ma do zakupu żadnego oprócz tej sztuki Nissana 200 SX S13. I w mojej głowie urodził się pomysł, skoro jest jedna sztuka na sprzedaż, no to biorę i kupuję. I zrobię z niej projekt dostępny dla znacznej większości ludzi. Nie zrozumcie mnie źle.
W momencie, kiedy jesteś na początku swojej kariery zawodowej, kiedy dopiero zaczynasz, kiedy nie masz jeszcze jakiegoś stałego źródła dochodu, to wiadomo, że nie będziesz budował projektu za 5, 6, 7, 8 czy 90 tysięcy złotych. Ale w momencie, kiedy już jesteś tam na jakimś etapie zarabiania 4 czy 5 tysięcy złotych miesięcznie, czy już nawet przechodzisz na 6 i tak dalej, to zbudować taki projekt to naprawdę nie jest coś niemożliwego. Ja mam nadzieję, że to pokazałem, korzystając z wielu używanych części, korzystając z wielu części zamienników, a nie z części ściągniętych z Ameryki czy z Japonii. Moi kochani, to mniejsza, młodsza i do tego wszystkiego troszeczkę tańsza wersja tego Nuke'a, którego mam na sobie tutaj. To są ubrania właśnie z The Nuke z racji prezentacji w Czarnobylu. Natomiast tutaj nie będziemy aż puszczać linii ubrań i też chciałbym, żebyście zrozumieli, że nie jest to fura, która jest kolejną kartą w marce Illegal. To po prostu fura zbudowana na troszeczkę innych zasadach niż robiliśmy to do tej pory, czyli bez zbędnego przepychu, rozmachu i wydawania setek tysięcy złotych na samochód. Nuke, no w okolicach 600 koła. Tu, no znacznie mniej. Do podsumowania kosztowego przejdziemy, moi kochani, za chwilę, więc o to się nie martwcie, na pewno zobaczycie. A ja chciałbym tylko i wyłącznie tak ogólnikowo omówić to, co zostało tutaj założone. Jak jesteśmy z przodu, no to zaczniemy sobie od zderzaka, zaczniemy sobie od świateł, zaczniemy sobie od poszerzek bocznych i to wszystko razem z tylnym dyfuzorem, tylnymi błotnikami. To, moi kochani, Origin w wersji troszeczkę szerszej niż ta standardowa, dlatego że Origina mamy dwie wersje, tak jak wam mówiłem, w materiale z zakupu tego samochodu i Origin, moi kochani, to jest ten szerszy z uwagi na to, że taki po prostu zdecydowanie bardziej mi się podoba. Nie zakładałem żadnych oryginalnych felg, żeby właśnie uciąć te koszta, nie zakładałem felg za 15 czy 20 tysięcy złotych, wręcz przeciwnie, założyłem felgi 59 North i to są felgi przeznaczone właśnie głównie do driftu, które są zdecydowanie bardziej budżetowe i które nie generowały nam dodatkowych kosztów. Hamulce z przodu to Nissan S14, czyli standardowy słapik. No moi kochani, nie ma tutaj żadnego cudu, samochód hamuje tak jak powinien, ale seryjny zacisk z przodu to jest dramat z seryjną tarczą, więc uznałem, że warto to zmienić. Z boku w sumie nie ma nic, oprócz listy płac, tak jak mówiłem. Ja w tym samochodzie postawiłem zdecydowanie na minimalizm. Nie wrzucałem tutaj żadnej dodatkowej okleiny. Na początku myślałem, żeby to auto w ogóle wrzucić w camo, ale jakoś się od tego pomysłu odbiłem. Założyłem tutaj folię z GR Yarisa, która ma w sobie bardzo dużo perły i naprawdę jestem z tego zadowolony. Samochód ma taki clean look, tylko i wyłącznie dodatkowe naklejki. FMIC to firma, od której brałem bardzo dużo części do tego samochodu, bardzo dużo części również do Nuke S13. Współpracuję z nimi już od około roku i naprawdę, jeżeli chcecie sobie kupić jakieś fajne graty do swojego samochodu, do silnika, czy do wnętrza, czy do układu napędowego, czy jeździcie może w profesjonalnym motorsporcie, no to zachęcam. EcoMaster, tutaj wsadziłem niewiele elektroniki od EcoMastera, w sumie komputer pokładowy, nie dokładałem przycisków i nie dokładałem ADU, żeby nie dokładać właśnie dodatkowych kosztów, na przykład ADU to już parę tysięcy, znowu później keyboard parę tysięcy i w efekcie samochód kosztowałby, nie wiem, 15 tysięcy więcej. Natomiast no, jeżdżą na tym samochody naprawdę z całego świata motorsportu i to już naprawdę jest liga, a jest to polska firma i to jest naprawdę bardzo ważne, bo jestem dumny, że pod Krakowem powstała firma, która uzbraja naprawdę najlepsze projekty motorsportowe na całym świecie, również w Stanach, w swoją elektronikę. Illegal Night to chyba wam przedstawiać nie muszę, jeżeli chcecie, to zapraszam was na Illegal Night. illegalpausanight.com i wpadajcie po swoje oryginalne ciuszki tutaj w kolaboracji z kamuflażem przy okazji kolekcji The Nuke. Myślę, że wam się spodoba. Petronas, taki olej jest do tego zalany, taki olej jest zalany do 6 AMG i taki olej jest zalany do 2LZ w Nuke'u. I moi kochani, na samym dole Sparco dołożyłem po prostu z sentymentu do tego, jak bardzo jarałem się tą marką w momencie, kiedy wychodzili pierwsi Szybcy i Wściekli, w momencie, kiedy pojawiała się ta marka w Need for Speedzie. No i stała się dla mnie taka ikoniczna, więc postanowiłem ją również tutaj umieścić. A w środku mamy fotele od Sparco. Niestety pasów nie mamy Sparco ze względu na to, że nie było dostępnych czarnych, a nie chciałem wrzucać tutaj kontrastu kolorystycznego w postaci czerwieni lub żółci. Pasy mamy Sabelta, natomiast znowu kierownicę mamy Sparco. Jak już przy środku jesteśmy, to omówię to tylko i wyłącznie na szybko. Deska rozdzielcza obszyta Alcantarą, dokładnie w taki sam sposób jak w Nuke S13, bo tam mi się to po prostu bardzo podobało i to jest koszt dodatkowy, z którego na przykład wy możecie zrezygnować, jeżeli nie chcecie dokładać parę tysięcy dodatkowych złotych. Zegary nie wymieniałem na wyświetlacz, zostawiłem seryjne zegary. Te zegary działają, z tymi zegarami jest jak najbardziej wszystko w porządku. Zostawiłem również temperaturę oleju, temperaturę spalin oraz ciśnienie oleju. No moi kochani, to są takie zegary jakby podstawowe, które uważam, że powinny tam znaleźć swoje miejsce.
hydrołapa, naprawdę bardzo fajnie wygląda hydrołapa i dobrze spina. Karbonowa gałka do zmiany biegów i wysprzątany, estetyczny środek, którego zdecydowałem się nie malować, żeby nie dokładać właśnie dodatkowych kosztów. Jak przechodzimy sobie do tyłu, ze środka już się wybiliśmy, jest tam naprawdę bardzo estetycznie i tak jak mówiłem na samym początku tego projektu, bardzo mi zależy na tym, żeby środek był ładny. Dorzuciliśmy tam też taką czarną zaślepkę na całą właściwie kokpit deski rozdzielczej, ze względu na to, że była tam po prostu dziura i w ogóle to nie pasowało. Z tyłu to, z czego ja jestem bardzo dumny, a mianowicie mamy podwójne zaciski z tyłu. Jest to rozwiązanie bardzo nietypowe ze względu na to, że jest tutaj seryjna zwrotnica z Nissana, nie jest dołożony vice flap też, żeby nie generować dodatkowych kosztów. Wiesiek do tyłu jest naprawdę bardzo drogi, nawet czterocyfrowa kwota by się nam już pokazała, a chciałem mieć podwójny zacisk, chciałem pokazać, że się da mieć podwójny zacisk, więc jest to zrobione na rozwiązaniu z Mercedesa. No i tak jak mówię, na seryjnej zwrotnicy. Jak działa, zobaczymy za chwilę, bo ja jeszcze tego samochodu, moi kochani, nie upalałem, natomiast upalę za chwilę. Spoiler, jest to spoiler RB326. Jeżeli się mylę, to w tym momencie pojawi się tutaj gwiazdeczka na dole, jaki to jest dokładnie spoiler. Jest to wersja większa tego spoilera, taka, która nam nachodzi aż tutaj, która jest taka zdecydowanie bardziej rozbudowana. Spoiler moim zdaniem był tutaj must have, ducktail mi się niestety nie podobał. Tylne lampy, kołki, nie dokupiłbym ich ze względu na ich cenę. Na chwilę obecną między 4 a 5 tysięcy złotych trzeba dać za kołki, więc idąc tropem projektu budżetowego, raczej bym ich nie dokupił, moi kochani, gdyby ich nie było, ale zakupiłem ten samochód już z tymi lampami i uznałem, że nie warto aż takiego wschodu, zachodu robić, żeby je sprzedawać i później te pieniądze wrzucać w co innego, żeby jeszcze bardziej ściąć koszta projektu. Natomiast jeżeli wy byście nie chcieli oryginalnych kołków japońskich, a kupilibyście furę na kołkach, to możecie je bez problemu sprzedać za 4-5 koła, jako że jest to towar bardzo, bardzo, bardzo chodliwy, w którym ludzie są po prostu mega mocno zainteresowani i który schodzi jak ciepłe bułeczki. Designed by Buddha to już jest właściwie element, który jest no chyba nieodłączną częścią samochodów, które gdzieś tam w cudzysłowie zaprojektowałem, które wymyśliłem, które przyszły mi do głowy i które przeniosłem z tej kartki papieru w cudzysłowie, czy tam z głowy na jakby ten świat realny, w którym się teraz znajdujemy i w którym zaraz będziemy upalać. Tylny dyfuzor, bardzo kontrowersyjny, można powiedzieć. Jest to dyfuzor z całego pakietu Origin. Jedni powiedzą, że szybcy i wściekli, drudzy powiedzą, że jest zajebisty. Ja jestem z tych drugich, którzy uważają, że naprawdę jest fajny. Oczywiście bardzo się wyróżnia i jest kontrowersyjny, ale nie powiedziałbym, że jest zły. Wręcz przeciwnie, nadaje fajnego charakteru temu samochodowi i niczego mu moim zdaniem w związku z tym z tyłu nie brakuje, a że jest krzykliwy, no muszę się z tym zgodzić, że jest krzykliwy. Żeby oszczędzić dodatkowych kosztów, moi kochani, nie wsadzaliśmy na przykład z bezpiecznego zbiornika paliwa, natomiast wam polecam to zrobić z uwagi na to, że jak sama nazwa wskazuje, jest po prostu bezpieczny. Tak jak mówię, nie ma zbiornika paliwa, czyli mamy normalny wlewik tutaj, a dodatkowo na oponach pojawiły się nam napisy. No i to jest taka wisienka na torcie, która właściwie uzupełnia ten charakter tego samochodu. Do tego, co pod maską, przejdziemy za moment, ale teraz zajmijmy się upalaniem. Dobrą oponę, a za mało mocy. Nadmuchane 2,7 bara na zimno, ale opona jak się rozgrzeje, to tak klei, że sam palec się przykleja. I auto nie chce wstać, trzeba go naprawdę przekopać ciężko, żeby wstało. No nic, zaraz to wymyślimy. Trzeba większą bombą mieć zawsze, mimo jak nie chce wstać. Zmiana opon niestety nic nie dała. Problem leży gdzie indziej, jednak nie tylko w tym, że auto po prostu nie chce podać na tak przyczepnej oponie. Niestety niepowodzenie. Dość często się tak zdarza, tak zwane choroby wieku dziecięcego w przypadku świeżo złożonego auta. Natomiast jest jeszcze z nami MK Illegala, a to nasze auto teamowe, które wręcz idzie na rekord wypalonych opon i kilometrów przejechanych na palonej gumie. Oddajemy więc hołd S13 w należyty sposób. No i nie pozostało nam nic innego, jak równo z zachodzącym słońcem spakować się z powrotem na lawetę
i wracamy na warsztat. Minęły dwa dni. Zdiagnozowane problemy, przez które auto nie podawało, okazały się być ku naszemu zaskoczeniu tylko dwa. Uszczelka przy pompie paliwa poszła i auto wylewało paliwo podczas jazdy. Dodatkowo to po prostu się przelewało i pompa przerywała. Oraz kluczowy problem, czujnik otwarcia przepustnicy świrował i nie przekazywał poprawnych danych do komputera, przez co auto nie miało pełnego doładowania. Skoro wszystko w teorii jest naprawione, to dajmy jej drugą szansę. 15 listopada, godzina 9:00, tor Jastrzą. Uzdrowiony. Rzeczywiście wyszło tak, że dwa zdiagnozowane problemy uratowały sytuację. Podaje, strzela i przede wszystkim cieszy oko. Obiecałem wam, że przy tym projekcie rozpiszę wam taki ogólny kosztorys realizacji. Uznałem, że nie będę wam czytał wszystkiego po kolei, aby sztucznie nie przedłużać filmu. Wlatuje to dla was teraz, na parę sekund, na ekran. Każdy poważnie zainteresowany sobie to zatrzyma i po prostu przeczyta, przeanalizuje. W całość nie jest wliczone wiele jakichś tam pierdół, śrubek, przełączek, zacisków, spinek, ponieważ wiem, jakieś tam 30-50 zł, bo zwyczajnie by trzeba było tutaj 5 ekranów zrobić, chyba rozumiecie. Schodzę więc do was na ziemię, podsumować ten odcinek i ten projekt. No i tak oto, moi kochani, znaleźliśmy się już na samym końcu tego materiału. Samochód dziś podał jak należy. Czy będę go chciał sprzedać, to pytanie, które bardzo często się pojawia. Otóż, moi kochani, na pewno jeżeli tak, to powiem, kto pierwszy, ten lepszy. Na pewno teraz, kiedy wrócimy z toru, trzeba sprawdzić, czy nie ma żadnych wycieków, czy nie ma żadnych luzów, czy się nic właśnie nie pękło, nie trzeba czegoś poprawić po pierwszym takim wyjeździe, kiedy auto podało jak należy. Ja się już z wami żegnam, a właściwie kłaniam się z wami do samego pasa, moi kochani. Pokażę wam jeszcze jedną ciekawostkę na bucie, a mianowicie prawa jest odrobienia. I tym oto pozytywnym akcentem żegnam się z wami, zapraszając was jeszcze na mojego Instagrama, do którego teraz nazwa u góry. Wszystko tam macie o wiele wcześniej. Takie wyjazdy, inne wyjazdy i w ogóle wszystko. Także zapraszam was tam bardzo serdecznie. Kolejny samochód gotowy, jeżeli chodzi o designy by Buddha. Trochę już ich zrobiłem, moi kochani, a mam nadzieję, że z wami zrobię ich jeszcze więcej. Piona!